Panie prokuratorze, funkcjonuje pan tutaj jako szef rejonowej prokuratury w Końskich już od ponad roku. Proszę powiedzieć, czy mieszkańcy tego rejonu, naszego powiatu, mogą się czuć teraz bezpieczniej u siebie, w swoich domach również, niż to było rok czy kilka lat temu? No na pewno nie za moją sprawą czują się bezpiecznie, ale generalnie współpraca z policją układa się znakomicie. Praca Koneckiej Policji jest też wysoko oceniana przez ich przełożonych i generalnie uważam, że nie ma powodów żadnych do obaw. Zagrożenie przestępczością nie jest większe niż w innych miastach naszego województwa. Czy liczba tych najbardziej drastycznych przestępstw, takich jak zabójstwa, rozboje, czy rośnie, czy jest na takim samym poziomie jak była, czy może maleje? Jak z jej wykrywalnością? No, tendencja jest stała w tym zakresie. Nie ma tych przestępstw bardzo dużo. To jest region dość spokojny. Generalnie nigdy nie było tych przestępstw dużo i żadnej tendencji wzrostowej nie obserwuję w tej chwili. A jak się, proszę pana, przedstawia sprawa przestępczości, tak zwanej przestępczości gospodarczej i czy korupcja jest także problemem tutaj ziemi koneckiej? No takie sprawy oczywiście się zdarzają. Też trudno mi powiedzieć, żeby jakaś tendencja wzrostowa tutaj nastąpiła. Takie sprawy są, były i będą niestety. No taka jest natura człowieka. Natomiast nie sądzę, żeby był to jakiś specyficzny problem akurat tutaj w okręgu działania prokuratury rejonowej w Końskich. I jeszcze na zakończenie jedno pytanie. Bardzo często trafiają do państwa zawiadomienia, jakieś pomówienia w formie anonimów, czyli niepodpisane przez osoby, które je składają. Czy państwo rozpatrują również takie anonimowe doniesienia, czy one są wrzucane po prostu do kosza? Nie, no absolutnie. Żaden dokument, który wpłynie do prokuratury, do kosza wrzucony być nie może. Każda taka sprawa jest rozpoznawana. Oczywiście ograniczone możliwości mamy ustaleń pewnych, no bo skoro nikt się nie podpisuje, po prostu przesyłamy to do policji. Taka jest nasza procedura i polecamy wyjaśnić okoliczności zawarte w takim piśmie. Bardzo rzadko jednak zdarza się, żeby na bazie tych okoliczności można było wszcząć i przeprowadzić postępowanie karne. Często taki anonim bardzo przez wielu ludzi traktowany jest jako, nie wiem, wola wylania swoich żalów, prawda, problemów, pretensji. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki, żeby rzeczywiście te okoliczności zawarte w takich anonimowych doniesieniach potwierdziły się i stanowiły potem podstawę do wszczęcia postępowania karnego. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo.